Idąc śladem środowisk patriotycznych z Pabianic, postanowiliśmy sprawdzić, jaki stosunek do ukraińskiej powstańczej armii i szerzącego się banderyzmu na Ukrainie ma nasze miasto partnerskie Nowogrod Wołyński. I natrafiliśmy na oficjalną stronę Urzędu Miasta w Bełchatowie, gdzie znaleźliśmy dość skandaliczną fotorelację z organizowanego przez burmistrza turnieju bokserskiego, w którym to czczono Stefana Banderę, ukraińską powstańczą armię. Zdjęcia były o tyle skandaliczne, że sam burmistrz pozował na tle portretu Stefana Bandery, a także, co nas jeszcze bardziej dziwi, wilczego haku symbolizującego drugą pancerną dywizję Waffen-SS Das Reich. Burmistrz tego miasta dał także przemówienie, które zostało przetłumaczone na stronie Nowogrodu Wołyńskiego, w której wprost odwołuje się i nazywa Stefana Banderę bohaterem Nowogrodu Wołyńskiego i całej Ukrainy. Jest to dla nas sytuacja skandaliczna i dlatego w dniu 27 marca złożyliśmy do Urzędu Miasta w Bełchatowie na ręce pani prezydent Marioli Czechowskiej oraz pani przewodniczącej Elżbiety Naturalnej pismo, w którym domagamy się zbadania sprawy, a także zerwania stosunków partnerskich z Nowogrodem Wołyńskim, bo nie wyobrażamy sobie sytuacji, kiedy burmistrz Nowogrodu Wołyńskiego w czerwcu przybędzie na dni Bełchatowa i będzie witany jako gość honorowy. Będzie to sytuacja skandaliczna. Nie bójmy się nazywać zbrodniarzy zbrodniarzami, morderców mordercami, a zło nazwijmy złem. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że na przykład ktoś robiłby sobie zdjęcia na tle swastyki Sierpa i Mota, czy na tle Adolfa Hitlera i Józefa Stalina, a był potem witany u nas jako gość. Jest to sytuacja skandaliczna, dlatego liczymy, że radni Rady Miejskiej podejmą jednogłośną decyzję o zerwaniu stosunków partnerskich z Nowogrodem Wołyńskim. Jak myślisz, jakie powinno być stanowisko teraz władz miejskich? W mojej ocenie prywatnej, ale także chyba całego mojego stowarzyszenia, odpowiedź jest prosta, jest to zerwanie stosunków partnerskich. Jednak na początku może radzimy jeszcze dokładne także zbadanie sprawy, chociaż w mojej ocenie osobiście nie wyobrażam sobie, tak jak mówiłem wcześniej, by burmistrz pozujący na tle Stefana Bandery i wilczego haku symbolizującego Waffen-SS był tutaj witany jako gość. Czy Urząd Miasta już podjął jakieś kroki, żeby bardziej sprawdzić tą sytuację? Jeżeli chodzi o to, co z mojej strony, sprawdzałem te informacje, sprawdzałem portale, na których one się ukazały, sprawdzałem stronę włodarzy tamtego miasta. No, tyle z mojej. Te materiały mam zrzucone z ekranu, wydrukowane. Siadamy do nich tuż po świętach i wypracowujemy stanowisko. To, co stało się w naszym zaprzyjaźnionym jeszcze dzisiaj mieście wołyńskim, w mieście ukraińskim, w Nowogrodzie Wołyńskim, dla nas jest nie do przyjęcia. I tak jak powiedziałem na sesji, nie ma tutaj możliwości dyskusji, jak to niektórzy mówią, zero-jedynkowej. Dla mnie dzisiaj, jeśli prawdą jest, że władze miasta przede wszystkim gloryfikują oprawców, tych, którzy dokonali ludobójstwa ponad 100 tysięcy mieszkańców naszego kraju, 100 tysięcy Polaków, to nie widzę możliwości współpracy w jakichkolwiek dziedzinach z tymi ludźmi. To pierwsza rzecz. Druga rzecz, takie rzeczy musimy obserwować i nie może być sytuacji, iż dowiadujemy się z, nazwijmy to, źródeł zewnętrznych i tutaj ukłon dla bełchatowian, dla narodu, którzy tą sytuację, nazwijmy to, namierzyli i zdiagnozowali, którą dzisiaj możemy dyskutować. No proszę sobie wyobrazić, czy ktokolwiek, kto wręcza nagrody z tyłu i ku chwale Adolfa Hitlera, czy swastyką na ścianie, byłby w stanie współpracować w ramach chociażby tej współpracy, która jest podjęta przez uchwałę Rady Miejskiej. Nie bez kozery nazywa się to rzezią wołyńską, mordowaniem dzieci, mordowaniem matek w ciąży itd., itd. To jest kwestia tylko i wyłącznie nazwania i pokazania tego. Nie ma zgody naszej, mojej, na to, abyśmy współpracowali z takimi ludźmi. Nie ma tu dyskusji, nie ma kompromisu, musi być tylko prawda, a prawda dla mnie dzisiaj w tej sytuacji jest jedna. Tych ludobójców nie można wspierać i pokazywać jako bohaterów.